Stawię z sumku. Halo, dzień dobry. Dobry wieczór. Witamy wszystkich, a zwłaszcza artystę Władysława Szczepańskiego na wystawie rysunków. I to są akurat rysunki odpowiednie dla czasu, czyli wielkopostnego. Jest to bardzo takie uduchowione, bardzo takie, no tak jak człowiek szuka w sobie jakiejś zgłębi, szuka jakiegoś światełka, tak tutaj też w tych rysunkach też zawsze gdzieś to światło gdzieś przemyka. Bo my jesteśmy jacy jesteśmy, w czerni zwykle, a światło nam się przydaje. No ale to takie moje sobie. Ale tu są profesorzy, więc sobie powiedzą coś fajnego na ten temat, bo ja to tak sobie mówię. Więc no, myślę, że bardzo fajnie, że jesteś u nas, że są goście bardzo sympatyczni, więc przekazuję ci głos. Dziękuję. Proszę Państwa, tutaj już dobre kilka lat temu poznałem Panią Delfinę Krasicką i dzisiaj myślę o niej w sposób szczególny, o tej szlachetnej postaci. Cieszę się, że to miejsce ciągle żyje, że tutaj coś się odbywa i że są piękne wystawy tutaj organizowane, bo widzę ten program. Witam Państwa serdecznie, dziękuję za przybycie, witam swoich przyjaciół, kolegów. To jest zbiór moich rysunków z ostatniego czasu. Jest to, można by tak powiedzieć, poszukiwanie świata w czerwcu, prawda? Można by tak streścić w ogóle, co tutaj pokazuje. Jest tu kilka cykli, prawda, one są opisane z tym, że może nie zawsze są w porządku, w kolejności, dlatego że myśmy budowali tę ekspozycję i to od tego zależało. Także serdecznie zapraszam Państwa do obejrzenia. Dziękuję bardzo. A jeszcze chciałbym, może któryś z profesorów, bardzo proszę, kolegę. Rafał, bardzo proszę. Pochwalę się, proszę Państwa, że spośród wszystkich tu zebranych, nie licząc brata, znam Władka najdłużej. Lata temu przybył do Warszawy na zaproszenie zakonnicy, która była przyjaciółką jego mamy. I ten tutaj klasztor, niedaleczko za murem, tam go ulokowano. Pokój gościnny, co w tym guście, ale rygory zakonne go obowiązywały, więc musiał być wstawać dziwnie wcześnie, odbyć wszelkie modły, które wypadały i wieczorem wracać do domu musiał nie, o 6:00, chyba nie później, a to był środek lata, to coś takiego. Więc myśmy go przygarnęli do naszej pierwszej pracowni, ulica Łochowska 12, mieszkania 12. Na Pradze wtedy miałem pracownię, gdzie budynek w czasie wiatru kołysał się na boki, ponieważ miał dawniej sąsiadów przed wojną, w czasie wojny sąsiadów mu zabrakło, więc cały trzeszczał, kiwał się i sypał nam się na głowę tynk. Żeby ten tynk troszkę powściągnąć, pracowałem wtedy jeszcze w teatrze, zdobyłem czarną jutę, obiłem ściany i sufit tą czarną jutą i nie wiem, czy to nie zależyło w jakimś stopniu na twórczości Władka. Koloru jest bardzo niewiele, ale tak też było w tym domu, że było nieco jaśniej. Myśmy wtedy ramę okienną pomalowali na żółto i do tego pomalowaliśmy podłogę białą farbą. Co jest rzadkością, ale chodziło o to, żeby choć trochę jaśniej było. W każdym razie Władek potem wrócił do Lwowa, który to Lwów kocha po dziś dzień. Jego pierwsze prace, które robił tutaj już w Polsce, dotyczyły właśnie takich zaułków lwowskich. Były w podobnym guście, czyli właśnie ciągle pamięć o tej czarnej jucie. Był jeszcze kot Kornel, któremu bardzo odpowiadało chodzenie po ścianie i po sufitach. Miał wygodę, tak. I potem pojawił się brat. A jeszcze później, bo właśnie po tym pobycie w Polsce Władkowi długi czas nie dawano paszportu, bo
Bo już był na Zachodzie, to po co? No ale wreszcie przepracował się również i on. Zatrudniono go w Kielcach i ten Uniwersytet Jana Kochanowskiego w niedługim czasie urósł do całkiem poważnej firmy i tamtejszy, nie wiem, to jest Wydział, nie, Instytut Sztyptyński, tak się to nazywa. Artystyczno-pedagogiczny. Tak. Uzyskał uprawnienie do prowadzenia doktoratów, czyli został, że tak powiem, jest już dorosły. O, nie będę więcej opowiadał, bo może Władek nam coś opowie, a może po prostu jak to ponieważ jest na miejscu, więc powie każdemu z Państwa, co artysta chciał przez to powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To, co Rafał powiedział, rzeczywiście tak było, to był rok 1973. Potem próbowałem do Polski jechać, ale mi powiedziano na tej komendzie policji, tam gdzie wydawano stosowne dokumenty. To była milicja, policja. Tak, że po prostu wam tam nie się udzielać, czyli pan tam nie ma czego szukać w ogóle w Polsce, bo Związek Radziecki jest duży. To tym już nie przyjechałem. I prawidłowo. Aleśmy to wszystko przetrzymali i cieszę się ogromnie, że wierzę w to, że będzie lepiej, może tak. O. To pewnie. No i fajnie, że jest z nami artysta, jesteście wy. Więc to jest super taka przestrzeń, że możemy sobie powspominać. No i wspomnieć się Związek Radziecki. No ja się zdziwiłem, że Ukraina to Związek Radziecki. Ja to zapomniałam. Niektórzy mówią, co dobre, to się łatwo zapomnę. Władek wszystko wam opowie. Władek wszystko opowie, każdy rysunek oddzielnie, bardzo przejrzyście wytłumaczy wam, o co tam chodzi. No i zapraszamy na lampę wina i dyskusję z artystami, z wszystkimi. Thank you.